Dzisiaj pokażę Państwu, w jaki sposób pobrać i zainstalować program do oczyszczania komputera Cleaner. Otwieramy przeglądarkę Chrome. Następnie w górnym pasku adresu wpisujemy nazwę tego programu CC Cleaner. I potwierdzamy wpis Enterem. Na pierwszym linku zgłasza się Państwu oryginalna strona producenta tego programu. Otwieramy ją. Na środku ekranu widzicie Państwo na zielono Free Download. Jeżeli ktoś z Państwa ma zainstalowany tłumacz, może włączyć sobie tłumaczenie strony. W prawym górnym narożniku wybieramy i włączamy tłumaczenie. Proszę zobaczyć, strona została przetłumaczona. Wracamy do naszego pobierania. Wybieramy Pobierz za darmo. Strona przeszła nam na dół i mamy tutaj jako pierwszą opcję wersję darmową tego programu. Wybieramy ponownie darmowe pobieranie. W tej chwili zgłosiła się Państwu strona. Znowu są wersje programu. Ta pierwsza jest bezpłatna i na dole mamy trzy serwery, z których możemy pobrać ten program. Ja wybiorę ostatni. Jako, że jest to nazwa tej strony, na której jesteśmy, wybrałam i proszę zobaczyć, automatycznie włączyło mi się pobieranie. Gdyby ktoś miał problem z pobraniem, można w tym miejscu kliknąć, aby rozpocząć pobieranie. Czekamy, aż program się pobierze. Jeżeli pobieranie zakończy nam się i będziemy mieli ikonkę, jeszcze chwileczkę, o, już ikonka nam się pokazała. Klikamy na niej jeden raz. W tym momencie tutaj jest jeszcze kontrola konta użytkownika. Pyta nas system, czy chcemy zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze. Musimy wybrać opcję tak. Chwileczkę poczekamy. Zgłasza nam się okno startowe naszego programu. Możemy już stronę internetową zamknąć. W prawym górnym narożniku klikamy na czerwony X i teraz przejdziemy sobie kreator programu. Na pierwszym oknie macie Państwo do wyboru język. Rozwijamy i wybieramy język polski. Po chwili, kiedy wybierzemy Next, zmieni nam się już to pierwsze okno na okno w języku polskim. Przechodzimy dalej i teraz tutaj w opcji instalacji zostawcie Państwo wszystkie funkcje, które są dostępne. Klikamy zainstaluj. I program już jest zainstalowany. Jeżeli chcemy zobaczyć notatki, to zostawiamy włączane. Jeżeli nie chcemy zobaczyć tych notatek, to możemy tutaj wyłączyć. Wyłączę, klikamy zakończ. Program nam się zainstalował. Jest w tym miejscu i możemy rozpocząć skorzystanie z niego. Jako pierwszą opcję macie Państwo z lewej strony takie menu, Cleaner, następnie rejestr, narzędzia i opcje. Rozpoczniemy od Cleanera. W Cleanerze mamy dwa menu, dotyczące systemu Windows i dotyczące programów zainstalowanych. Obsługa tego programu polega na tym, że wybieramy to, co chcemy oczyścić i po wybraniu, najpierw zaczniemy od systemu, po wybraniu Windows, po prawej stronie na dole klikamy Uruchom Cleaner. Proces całkowicie usunie pliki zbędne z Państwa systemu i pyta nas, czy na pewno chcemy kontynuować. Wybieramy OK. Jeżeli ktoś nie chce więcej razy tych komunikatów, może tutaj zahaczyć nie pokazuj ponownie tej wiadomości. Klikamy OK i rozpoczyna się proces przeszukiwania komputera w celu usunięcia zbędnych plików. No i pokazał program, że ma 186,3 mega do usunięcia. Jeżeli zostało to już wykonane, to pliki zostaną usunięte. Przechodzimy na zakładkę program. My przechodzimy na zakładkę programy. I teraz ponownie uruchamiamy cleaner. W ten sposób oczyścimy z plików zbędnych tworzonych przez różne programy w naszym komputerze.
Klikamy uruchom cleaner. I też tutaj komputer został oczyszczony. Ja pozostawiłam Państwu domyślne ustawienia, takie, które moim zdaniem są bezpieczne dla Państwa komputera. Jeżeli ktoś miałby znajomość wszystkich programów, które ma w swoim komputerze i funkcji, to może tutaj jeszcze wybrać sobie poszczególne składniki, z których też nastąpi usunięcie zbędnych plików. W ten sposób obsłużyliśmy pierwszą zakładkę cleanera. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy w naszym komputerze są jakieś problemy, to możemy przejść na rejestry i tutaj wybieramy opcję skanuj, by znaleźć problemy. Program nam skanuje nasz komputer, nasze rejestry dokładnie. Czekamy na wynik. O, proszę bardzo, już mamy 100%. Po znalezieniu powinniśmy mieć te problemy zaznaczone. Jeżeli one by nie były, to tutaj w górnym narożniku możecie Państwo kliknąć tę opcję i zostaną one zaznaczone. Jeżeli są zaznaczone, to klikamy napraw zaznaczone problemy. Program pyta nas, czy utworzyć kopię zapasową zmian wprowadzonych do rejestru. Dla bezpieczeństwa taką kopię powinniśmy utworzyć, więc wybieramy tak. Pokazuje nam się, gdzie ta kopia będzie zapisana. Tu w tej chwili domyślnie pokazuje, że w dokumentach. Ja zrobię ją na pulpicie, czyli z lewej strony wybieram pulpit, nazwy nie zmieniam i klikamy zapisz. Zapisała nam się kopia, jest w tym miejscu na pulpicie widoczna i teraz przystępujemy do usuwania tych problemów, które znajdują się w naszym komputerze. Wybieramy przycisk napraw wszystkie zaznaczone problemy, czekamy chwilę. Zależnie od tego, ile u Państwa tych błędów będzie, to może to chwileczkę potrwać. Tutaj było aż 4328. No i widzimy, że problemy zostały naprawione, zamykamy, nie znaleziono żadnych problemów. Możemy teraz przejść do narzędzi i tutaj wymienię rzeczy, które możemy zrobić. Pierwszą opcję, tak jak w panelu sterowania, możecie Państwo zobaczyć, jakie programy macie zainstalowane na swoim komputerze i ewentualnie możecie dokonać ich zmian. Wybieramy program i na przykład, jeżeli byśmy chcieli odinstalować go, wybieramy odinstaluj. Jeżeli są jakieś problemy, możecie Państwo wybrać napraw, tak? Ewentualnie możemy zmieniać nazwy lub usuwać wpisy. Druga rzecz jest to ustawienie autostartu. Tutaj są to programy, które uruchamiają nam się bezpośrednio przy starcie. Proponowałabym tutaj niczego nie zmieniać, chyba że macie Państwo zainstalowaną na przykład IPLE, która przeszkadza Wam, że zgłasza się w tym pasku startowym, to wtedy musielibyśmy tu odszukać nazwy i po wybraniu wybieramy wyłącz. Mamy też analizator dysku. Możemy przeskanować nasz dysk i sprawdzić nasz dysk czy nasze dyski i sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Jeżeli chcielibyśmy tego dokonać, to możemy tutaj kliknąć, wybierając odpowiedni dysk, analizę i pokaże nam, jak wygląda sytuacja na tym naszym dysku. Następnie mamy też taką opcję, że możemy odnaleźć na naszym komputerze podwójnie zapisane pliki, czyli tak zwane duplikaty. Jeżeli ktoś z Państwa wie, że kilkukrotnie zdarzyło mu się zapisać dany plik, czy na przykład podczas kopiowania zdjęć skopiowaliście Państwo dwukrotnie, to bardzo dobre narzędzie, żeby odszukać te duplikaty i zbędne rzeczy odsunąć. W jaki sposób to wykonujemy? Mamy zaznaczone dyski, które mają zostać przeszukane, no i następnie klikamy szukaj, program wyszuka nam te duplikaty, pokaże i będziemy mogli zdecydować, które usunąć. Macie Państwo też opcję przywracania systemu. Jeżeli kopie są przygotowane, tutaj na przykład jest kopia z 18 maja, czyli sprzed dwóch dni, to moglibyśmy przywrócić sobie komputer do tej daty. Wybieramy i zgodnie z kreatorem będziemy wykonywali czynności, które nam kreator zaleci. I ostatnia opcja, wymazywanie dysku, z czego proponowałabym Państwu nie korzystać, ponieważ w tej opcji możecie Państwo skasować zawartość swojego dysku, więc tu nie wykorzystujemy tego. W opcjach możecie Państwo sprawdzić ustawienia programu. Tu między innymi jest język. Gdyby ktoś z Państwa nie zmienił podczas instalacji, to możemy go jeszcze zmienić. Tutaj mamy też opcję uruchamiania to, co było w trakcie instalacji cleanera,
do menu kontekstowego kosza, czyli jeżeli Państwo klikniecie na koszu prawym przyciskiem myszy, to od razu nam się otworzy program Cleaner, jeżeli wybierzemy tą opcję. Albo możemy nawet od razu uruchomić tego cleanera, tak? Mamy też opcję dodaj opcję otwórz cleaner, co przed chwilą pokazałam i możemy też włączoną mamy automatyczne sprawdzanie aktualizacji. Tutaj oczywiście, tak jak Państwu powiedziałam, mamy bezpieczne usuwanie, czyli ono jest trochę szybsze. To jest normalne usuwanie plików i drugą opcję macie Państwo bezpieczne usuwanie, troszeczkę dłużej wtedy będzie to trwało. Tutaj możemy też wymazać dane z dowolnej przestrzeni dyskowej, czego nie radziłabym Państwu robić, ponieważ tym samym skasujecie sobie to, co macie na dysku. Druga zakładka są to pliki cookies, czyli tak zwane ciasteczka, a te, które zaakceptowaliśmy, to nam pokazuje, możemy usuwać te ciasteczka, jeżeli byśmy tutaj chcieli, lub też w przyszłości oczywiście na stronie, kiedy będziecie Państwo mieli akceptację, będziecie musieli dodawać. Mamy też opcję dołącz, czyli możemy sobie tu podłączać dodatkowe pliki czy katalogi, które byśmy chcieli oczyścić. Na przykład gdybyście Państwo chcieli oczyścić pendrive, to w bardzo podobny sposób po włączeniu go do naszego komputera możemy wybrać dołącz i tutaj zaznaczymy sobie naszego pendrive'a do oczyszczenia. Tu mamy możliwość dodania wykluczeń, czyli które katalogi czy pliki nie mają być sprawdzane. Tu mamy kwestię monitoringu, czyli to jest akurat opcja, która jest płatna, Państwo z tego skorzystać nie możecie. I w opcjach zaawansowanych możemy też sprawdzić sobie różne ustawienia. Jeżeli ktoś z Państwa by coś sobie pozmieniał w trakcie, to tu zawsze można przywrócić ustawienia domyślne. I na koniec są informacje o programie, strona domowa, z której pobieraliśmy, no i ewentualnie, gdyby ktoś z Państwa chciał, to może rozszerzyć sobie do wersji Pro. Zawsze możemy tą wersję wypróbować przez pewien okres czasu za darmo. Jeżeli Państwo byście mieli ochotę śledzić informacje na temat tego programu, to możemy to zrobić przez Facebooka, jeżeli mamy konto, przez Twittera, przez Google+, lub też na YouTubie. Dziękuję za uwagę.